4 stycznia wspominany jest święty Cyriak Eliasz Szawera, prezbiter. Cyriak urodził się w Kerala w Indiach 10 lutego 1805 roku. Był chrześcijaninem obrządku sylo-malabarskiego, jednego z katolickich kościołów wschodnich, grupy tzw. chrześcijan świętego Tomasza, która pozostaje w jedności z Rzymem. Jako chłopak pozostawał pod dużym wpływem matki, kobiety głęboko wierzącej, silnej i stanowczej. Przez pewien czas uczęszczał do szkoły podstawowej w Kainakari, a następnie przeniósł się do Pallipuram, gdzie pobierał nauki humanistyczne w szkole średniej. W końcu wstąpił do seminarium duchownego. Mając 24 lata, Cyriak przyjął święcenie kapłańskie. Przez dłuższy czas był pomocnikiem rektora seminarium w Pallipuram. 11 maja 1841 roku założył Kongregację Sług Niepokalanego Poczęcia, której zadaniem był szeroko rozumiany apostolat. 6 grudnia 1855 roku ksiądz Szawera przekształcił młodą wspólnotę w zgromadzenie karmelitów od Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny. W tym samym roku nowa kongregacja została zaaprobowana przez władze kościelne. Ksiądz Cyriak jako pierwszy złożył śluby zakonne i przyjął imię Cyriak Eliasz od świętej rodziny. W 1861 roku przyłączył swoje zgromadzenie do zakonu karmelitów bosych. Ojciec Cyriak był świetnym organizatorem, wymagał wiele od siebie i od innych. Jego kongregacja pielęgnowała kult Jezusa Eucharystycznego i Matki Bożej. Z zapałem głosił Słowo Boże w kościołach, salach konferencyjnych, szkolnych klasach. Był doskonałym przewodnikiem duchowym. Mianowany wikariuszem generalnym kościoła syro-malabarskiego, wytrwale pracował nad jego odnową i skutecznie bronił jego jedności. Był także współzałożycielem Zgromadzenia Sióstr Matki Karmelu. Zmarł 3 stycznia 1871 roku w Koonmaawu w ramionach swojego kierownika duchowego i przyjaciela, ojca Bekkara. Cyriak Eliasz Szawera został beatyfikowany 8 lutego 1986 roku przez papieża świętego Jana Pawła II. Jego kanonizacji natomiast dokonał papież Franciszek na placu świętego Piotra w Rzymie 23 listopada 2014 roku. Módlmy się. Boże, światło i pasterzu wiernych, Ty postawiłeś świętego Cyriaka Eliasza na czele Twojego ludu, aby go karmił słowem i kształtował własnym przykładem. Spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem zachowali wiarę, której nauczał i szli drogą, którą wskazywał. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.